Jak rozmawiać z nastolatkiem o seksie? Mam nadzieję, że zapoznaliście się z wpisem blogowym Jak rozmawiać z dzieckiem o seksie. Dzięki temu nie będziemy potrzebowali dłuższego wstępu. Badania wskazują, że nasze dzieci i młodzież. Potrzebują nas jako edukatorów. Praktycznie w każdej szkole średniej są statystycznie dwie, trzy dziewczyny, które są w ciąży i którym zapewne przyjdzie samotnie wychowywać dzieci. Z rozmów z seksuologami, do których trafiają dorosłe osoby, wynika, że większość kobiet była rozczarowana swoim pierwszym razem. To, czego żałują, to okoliczności i osoby, z którą rozpoczęły swoją inicjację seksualną. To co zastraszające, to nadmierna erotyzacja psychiki 12-15 latków i wypaczone wręcz podejście do seksualności. Jeżeli spojrzycie na profile społecznościowe, w tym te na TikToku, zobaczycie gro Nastolatek manifestujących swoją pseudodorosłość. Na nich wręcz wywiera się presję, by zaliczyć swój pierwszy raz, by przeskoczyć do kolejnego etapu. Tylko jakiego? Podczas imprez urodzinowych lub domówek zakrapianych alkoholem królują zabawy w słoneczko, króla czy wymiękarz. Seksualności odbierana jest. Intymność związana z uczuciami i poczuciem więzi. Odcina się ją wręcz od emocji, co podąża w bardzo niebezpiecznym kierunku. Młodzież buduje relacje oparte na zasadzie szybko, łatwo, bez zobowiązań. Masz dziecko w wieku nastoletnim, kończy obecnie 13 lat. Nasz wpływ na wychowanie naszych nastolatków zaczyna się drastycznie kurczyć. Stąd to ostatni dzwonek na to, by wyposażyć je w wiedzę o seksualności, nim zrobią to rówieśnicy i media. A co tam znajdą, w większości nie nadaje się do edukacji seksualnej. Chciałabym dzisiaj pokazać Wam, że mimo dużego oporu ze strony naszych nastoletnich dzieci, one naprawdę potrzebują rzetelnej wiedzy w kwestii edukacji seksualnej. Tak. Blokuje ich fakt, że jesteśmy rodzicami. Dlatego też chcę Wam zaproponować, jak wyposażyć ich w wiedzę, którą zapewne sami nabyliśmy z różnych źródeł, ale nie od rodziców. Żyjemy w czasach, gdzie bycie rodzicem znaczy coś więcej niż zabezpieczenie potrzeb fizycznych i psychicznych. Naszą rolą jest bycie także mentorem dla naszych dzieci. Dlatego też Temat dotyczący seksualności wyrósł z potrzeby nauczenia siebie, by potem móc rozmawiać z nastolatkiem. Trochę badań. Pozwólcie, że zacznę od badań zachowań seksualnych młodzieży w wieku 15 lat, które opracowane zostały przez Barbarę Wojnarowską w 2014 roku. Średni wiek inicjacji seksualnej w Polsce to 14 lat. Połowa badanych osób rozpoczęła pożycie seksualne w wieku 15 lat, a jeszcze wcześniej, bo w wieku 13 lat i mniej, aż co trzeci chłopiec i co czwarta dziewczynka w grupie aktywnych seksualnie. W porównaniu z 2010 rokiem, średni wiek inicjacji u obu płci obniżył się i zwiększył się znacznie odsetek młodzieży. Bardzo wcześnie podejmujących stosunki seksualne. Pamiętajcie, że wyniki te należy interpretować ostrożnie, ponieważ są to tak zwane interpretacje ucięte. Zjawisko inicjacji seksualnej jest właśnie w obserwacji. Częściej inicjację seksualną zaczynają chłopcy z domów niepełnych. Dzieci z domów mniej zamożnych także wcześniej rozpoczynają swoją przygodę z seksem. Niestety, Wśród młodzieży podczas stosunku nadal średnio 40% badanych nie korzysta z prezerwatywy. Dominuje stosunek przerywany lub metoda naturalna, która nie jest wystarczająca. Inicjację seksualną odbył co szósty 15-latek. Częściej dziewczęta niż chłopcy. Średni jej wiek wynosił 14 lat. Zbyt szybka inicjacja sprawia, że seks uprawiają dzieci niedojrzałe fizycznie i psychicznie, co doprowadza do niechcianej ciąży i chorób przenoszonych drogą płciową, w tym zakażenia wirusem HIV. Internet, wakacje, nasi wrogowie. Moi drodzy, czas wakacji i ferii zimowych to moment na zwolnienie od obowiązków szkolnych. Piękna pogoda i wyjazdy na obozy czy rodzinne wakacje nad morzem wpływają na większą swobodę w zachowaniu. Dziewczęta chętniej wskakują w letnie sukienki, mają pięknie opalone ciała. Podobnie dzieje się z chłopcami. Poza tym temperatura rozluźnia, wpływa zachęcająco do kontaktów z innymi ludźmi. Spójrzcie na kraje południowe i temperamenty mieszkańców. Dodatkową pożywką są oglądane letnie teledyski i dostępność alkoholu. Podczas wyjazdów i wakacji letnich łatwiej o zatracenie się i pochopne podjęcie decyzji o rozpoczęciu współżycia. Poza tym brak zadań do wykonania sprawia, że nuda popycha nastolatków do poszukiwania rozrywki w internecie. Potrafią średnio 6 godzin dziennie Spędzać, szukając rozrywki, chociaż obecnie ten czas jest znacznie dłuższy. Z badań kontakt dzieci i młodzieży z pornografią wynika, że 92% dzieci i młodzieży ogląda nagie zdjęcia osób i filmy pornograficzne w internecie. Korzystają najczęściej z telefonu. Stąd my, jako rodzice, mamy małą możliwość kontrolowania tego, co nasze dzieci oglądają. Poza tym, dzieci i młodzież przesyła sobie oglądane filmy i zdjęcia pornograficzne. Niestety, modnym stał się sexting. Z badań wynika, że dzieci i młodzież przesyła sobie półnagie lub nagie zdjęcia. Nie widzą w tym żadnego problemu. Traktują to jako rozrywkę. Za przegrany zakład. Niestety, nawet jeśli przyszło Wam teraz do głowy, że wprowadzicie kontrolę rodzicielską, czy to jesteście w stanie wprowadzić jednocześnie na komputerze, tablecie i telefonie? Jak chcecie kontrolować treści przesyłane Waszym dzieciom? Jak chcecie zapobiec wysyłaniu półnagich zdjęć Waszych dzieci? Tylko jedna rzecz może to powstrzymać. Edukacja i to przede wszystkim edukacja przez Was. Nie czekajcie na to, aż zrobi to szkoła. Natomiast w czasie wakacji letnich i zimowych, starajcie się zorganizować tak dzień nastolatkowi, by w momencie Waszej nieobecności w domu z powodu pracy miał zadania do wykonania. Zorganizowany dzień, pusta chata. Aż prosi się o spotkanie biwak nad jeziorem, plaża nad morzem w piękną gwieździstą noc. Zmiana klimatu, wyjazdy i wakacyjne miłości nie muszą oznaczać inicjacji seksualnych naszych dzieci, ale tylko wtedy, gdy bez moralizowania i nadęcia rodzicielskiego porozmawiacie otwarcie o seksie. Zbliżenie powoduje biochemiczne zmiany w mózgu, które wpływają na budowanie się więzi między ludźmi. Seks zbliża, stąd staje się także uzależniający. Szkoda byłoby zbudować więź z osobą, którą i tak po tygodniu czy dwóch już nie zobaczymy. Poza tym, szkoda przywoływać na świat dziecko, kiedy nie zbudowało się głębokich relacji z drugą osobą. I poczucia odpowiedzialności za związek? Jak rozmawiać? No przede wszystkim otwarcie. Nie przyjmuj, że mając dziesięcioletnie dziecko, ten temat cię nie dotyczy. Owszem, dotyczy. Doniesienia od seksuologów potwierdzają terapię z dziewięciolatkami uzależnionymi od pornografii. Uzależnienie od niej wpływa na czynnościowe i morfologiczne nieprawidłowości w mózgu. Poza tym szczera rozmowa na poziomie rozwojowym dziecka wcale go nie zachęci do interesowania się pornografią czy współżyciem. Tak, naprawdę to od Was zależy, czy stworzycie z tego tematu demona, czy fachową informację z domieszką Waszego doświadczenia. Porozmawiajcie sami ze sobą. Nim zdecydujecie się na rozmowę z dzieckiem, najpierw, Usiądźcie ze sobą i przedyskutujcie Wasze opinie, stereotypy dotyczące seksu. Podzielcie się opowieściami, jakimi Was karmili rodzice. Zapewne będzie zabawnie, chociaż i strasznie, jak wzbudzicie w sobie refleksję, jakimi czasami głupotami nas karmiono. Postarajcie się przełamać tabu związane z seksualnością. Tak. Włączcie wspólnie chociażby fragment filmu pornograficznego jako wartość edukacyjną. Trudno wyrażać opinię na temat tego, czego się nie widziało. Wiedzcie, że im bardziej wy będziecie zamknięci na rozmowę, tym pewniejsza jest w przypadku waszego dziecka edukacja w internecie na temat seksu. Znajdź sposobność. Podobnie jak w poprzednim filmie o tym, jak rozmawiać z dzieckiem o seksie, nie chodzi o to, by posadzić dziecko przy stole i zacząć z nim rozmawiać. Warto odnieść się do przeczytanego artykułu, wspólnie zobaczonego filmu, informacji, jaką poruszyło dziecko dotyczącą ciąży koleżanki lub jej mamy. Dobrą techniką byłoby zaaranżowanie rozmowy z małżonką bądź z partnerem, gdzie dziecko byłoby trzecią parą uszu? Niby rozmawiacie ze sobą, ale tak, że wszystko słyszy nastolatek. Następnie zwróćcie się do niego mimochodem, co o tym sądzi. Możecie usłyszeć? Nic. Wówczas nie zniechęcajcie się. To nie jest koniec rozmowy. Być może otwarte pytanie skierowane do nastolatka wzbudziło jego zawstydzenie. Wówczas sami dajcie na to pytanie odpowiedź. Potem zapytajcie się, czy ma ochotę z wami porozmawiać. Zdecydowanie lepiej dla dziecka jest rozmowa z jednym rodzicem tej samej płci. Polecam wyjście z domu na spacer z psem, rozmowę w aucie podczas jazdy, rozmowę po kinie w kawiarni, szczególnie. Gdy były tam sceny, do których można byłoby się odnieść, weźcie sobie na cel uświadomię moje dziecko, a znajdziecie wiele inspiracji do rozpoczęcia rozmowy. Ciekawą propozycją są filmy na Netflixie, gdyż współczesny kanon seriali dla młodzieży ma zawierać osoby różnych narodowości, problematykę seksu, konflikty z rodzicami. Problemów nastolatków i osoby homoseksualne. Czasem jeden wspólnie obejrzany serial jest fantastycznym otwieraczem do wspólnej rozmowy. Kierujcie się zasadą: kto szuka, ten znajdzie. Szukaj sposobności, a znajdziesz ją. Dobór słów. Czasem nie decydujemy się na rozmowę, ponieważ brakuje nam słów jakoś nie chce nam przez gardło przejść. penis, wagina, stosunek, masturbacja. Dobrze jest najpierw potrenować z partnerem. Prześmiać to, powygłupiać się, by nabrały te słowa lekkości. Wiedzcie, że wasze dziecko, a im starsze, to pewniej pewniejsze to jest dokładnie, może mieć większą wiedzę niż wy. Miejcie cały czas z tyłu głowy. Jaki Wam przyświęca cel. Chcę, by moje dziecko było świadome seksualnie, by nie musiało ulegać presji znajomych. Było asertywne i chroniło swoją intymność. Możecie to powtarzać jak mantrę. Nawet jeśli wasz język nie nabierze lekkości, i tak warto rozpocząć rozmowę z dzieckiem. Stąd propozycja dwóch wariantów rozmów, sami zdecydujcie, która jest Wam bliższa i od niej wyjdźcie? Zanim jednak przejdziecie do rozmowy, warto odpowiedzieć sobie na kilka pytań, bo przydadzą się Wam w rozmowie. Możecie je sobie gdzieś zanotować. Po pierwsze, dlaczego intymność jest ważna i powinna być indywidualną sprawą każdego człowieka? Po drugie, czy dojrzewanie fizyczne jest jednoczesne z dojrzewaniem psychicznym. Po trzecie, dlaczego należy chronić własne granice intymności? Po czwarte, kiedy warto rozpocząć współżycie? Po piąte, jak można zastąpić współżycie innymi technikami, by rozładować napięcie seksualne? Po szóste, dlaczego warto się zabezpieczać przed niechcianą ciążą? Po siódme, czym jest odpowiedzialność seksualna? Po ósme, jak chronić swoją intymność w sieci, dlaczego należy to robić? I ostatnie, dziewiąte, jakie są mity i stereotypy o współżyciu? Pozwólcie, że Wam przedstawię dwa warianty rozmów z nastolatkiem. Wariant pierwszy. Jest dla rodziców, którzy czują się niekomfortowo w czasie rozmowy. Po skorzystaniu ze sposobności można zacząć tak. Wiem, że możesz nie czuć się komfortowo w rozmowie ze mną, i powiem Ci szczerze, że podobnie się ja czuję, ale chciałabym porozmawiać z Tobą na temat intymności. Nigdy nie rozmawiałam o tym z moimi rodzicami. I szczerze żałuję. Bardzo mi na Tobie zależy, stąd, nawet jeśli nie chcesz ze mną rozmawiać. Proszę, pozwól, że podzielę się z Tobą moimi przemyśleniami. Daj mi 5, 7, 10 minut. Powiedz tyle, ile rzeczywiście potrzebujesz. Następnie odnieś się do poprzednich pytań, które. Mogłyby być dla Was inspiracją do rozmowy. Na zakończenie, możesz położyć na biurku książkę. Podziękuj za rozmowę. Tę znajdziesz niżej w propozycjach warto przeczytać. I wyjdź z pokoju. Zanim jednak to zrobisz, powiedz, że jesteś otwarta na rozmowę i zawsze znajdziesz czas dla niego czy dla niej. A teraz czas na wariant drugi, dla tych rodziców, którzy czują się swobodniej w rozmowie. Po skorzystaniu ze sposobności można zacząć tak: Wiem, że nierzadko mamy okazję porozmawiać o czymś ważnym. Dzisiaj jednak zainspirował mnie tekst artykułu, filmu, który oglądaliśmy, informacji, bądź tym podobne. I dlatego chciałabym z tobą porozmawiać. I tu zacznijcie od własnych przemyśleń, starając się prowadzić dialog, nie monolog, korzystając z wybranych odpowiedzi z zasugerowanych przeze mnie pytań. Na zakończenie podziękujcie za rozmowę i możecie polecić ciekawą książkę w tym temacie. Pamiętajcie, żeby zachęcić dziecko, by w sytuacjach do, dla niego trudnych mogło się do was zgłosić i liczyć na waszą pomoc. Nie wszystko bierz do siebie. Pamiętajcie, że nawet jeśli nasze nastolatki siedzą w pokoju, to nie znaczy, że nie chcą z nami rozmawiać. Często jest tak, że sami nie wiedzą, jak rozpocząć rozmowę i wolą nie wychodzić ze swojej jaskini. Poza tym przyzwyczajone do tego, że tam siedzą same, po każdej próbie wyjścia, możliwe, że słyszą: A, nareszcie pojawił się królewicz. To sprawić może, że zaraz czmychnie z powrotem do pokoju. Dajmy czas na oswojenie się. Zapytaj, czy ma ochotę na herbatę, wspólne oglądanie filmu i przywitajcie go jak naj, najlepszego przyjaciela. Bądźcie czujnymi obserwatorami. By nie umknęło Wam coś ważnego. Czasem trzeba słuchać pomiędzy słowami jakieś rzucone hasło, obśmianie kogoś, kto wrzuca półnagi filmiki, by zobaczyć Waszą reakcję. Bo za tą osobą kryć może się Wasze dziecko. Stąd, zanim wyrazicie skrajne opinie, no chyba z domu bym wyrzuciła. I dobrze mu tak. Co za szmata z niej? To zastanówcie się, czy przypadkiem nie zamykasz sobie relacji z własnym dzieckiem. Kilka słów o pornografii. Hm. Nasze dzieci czasem potrafią zadać pytanie, że szczęka opada. Natomiast naszą rolą jest trzymać fasą. Wedle zasady, nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi. A co do nich, to uwaga na pornografię. Już nawet ośmiolatkowie trafiają na nią, szukając coś w internecie. Bariera: Czy jesteś osobą pełnoletnią? Jak dobrze wiecie, jest słaba. Ciekawość jest zdecydowanie większa. Najczęściej nasze dzieci otrzymują zdjęcia i filmiki pornograficzne przez innego zaciekawionego kolegę. Chłopcy, mimo wszystko, szybciej sięgają po treści pornograficzne. Pamiętam, jak moja córka była w siódmej klasie. Otrzymała od swojego kolegi filmik. Zawołała mnie, bo czuła się zdegustowana. Poprosiłam ją, by zadzwoniła do kolegi, który jej ten filmik wysłał. Uprzedziłam, że absolutnie nie chcę go skrzyczeć, tylko coś wyjaśnić. Poprosiłam Pawła, by jeszcze raz odtworzył sobie ten filmik. Wyjaśniłam, że filmy pornograficzne nie pokazują prawdziwego aktu współżycia. Kamery są ustawione tak, by jeszcze bardziej uwytetnić penisa, jego długość, i czasem aktorzy używają sztucznych członków, czego kamery nie pokazują. Mężczyźni specjalnie golą sobie o włosienie łonowe, by optycznie powiększyć swoje genitalia. Film, który przesłał mojej córce, może tylko wypaczać ich postrzeganie intymności dwojga kochających się ludzi i poprosiłam go, by więcej córce takich filmów nie wysyłał. Paweł miał jeszcze kilka pytań, na które rzeczowo odpowiedziałam. Dobrze jest w tym momencie podważyć stereotypy, że mężczyźni zawsze są gotowi i chętni do seksu, a kobiety lubią być poniżane i chcą, by do nich mówić wulgarnie. To także ten moment, by zerwać z mitem gwałtu i kreowania postawy agresywnej wobec kobiety. Często młodzi mężczyźni nie rozumieją słowa nie wypowiedzianego przez dziewczyny. Uważają, że kuse stroje, prowokacyjne zachowanie są zaproszeniem do współżycia, a zaprzeczenie jest tylko zachętą. Dobrze jest uświadomić naszych synów i nasze córki, że pornografia wypacza postrzeganie fizycznej intymności i tak naprawdę oddala od czegoś, co jest pięknym przeżyciem, pod warunkiem, że świadomie uczestniczą w tym dwie osoby, które mają do siebie zaufanie i są gotowe nie tylko fizycznie do miłości. Antykoncepcja. Kiedy moje córki dostały pierwszą miesiączkę, Otrzymały ode mnie prezerwatywę. Prezerwatywa nie była zachętą do rozpoczęcia współżycia, ale zabezpieczenie przed niechcianą ciążą lub chorobami wenerycznymi. Wyjaśniłam im, że w momencie, gdy będą gotowe, oby jak najpóźniej, to mają ją dać swojemu partnerowi, jeżeli takowej nie będzie posiadał w tym momencie. Więc prezerwatywa to ma być dla nich ochrona. Za mało rozmawiamy o zabezpieczeniach. Chcemy myśleć, że jakoś same się domyślą. Po co zostawiać to przypadkowi? Z badań wynika, że nasze dzieci opierają się na metodach naturalnych, mało wiarygodnych lub na stosunku przerywanym, tym bardziej. Porozmawiajcie o różnych metodach zapobiegania niechcianej ciąży: prezerwatywach, globulkach do pochwowych. Plastrach antykoncepcyjnych, pierścieniach dopochwowych czy tabletkach hormonalnych. Poczytajcie najpierw w internecie na ten temat. Obecnie mamy taką gamę środków antykoncepcyjnych, że każda nastolatka może znaleźć coś dla siebie. Oczywiście polecam pierwszą wizytę u ginekologa, częściej kobiety, która po badaniu i wywiadzie. Może polecić córce dobry dla niej środek. Porozmawiajcie z córkami, jak widzą taką wizytę. Czy chcą, byśmy były razem z nimi w gabinecie na czas badania, a potem wyjdziemy, by wywiad z córką lekarz przeprowadził w cztery oczy. Czy też chcą, byśmy przy nim były? Nie naciskajcie. Uszanujcie decyzję nastolatki. Niech to będzie wyraz zaufania dla niej i szacunku do jej cielesności. I tu, korzystając z okazji, odsyłam Was do mojego szkolenia na temat miesiączki. Miesiączka bez tajemnic, jak przygotować córkę do pierwszej miesiączki. Link znajdziecie w opisie filmu lub na mojej stronie annawojczak.pl w zakładce szkolenia online. Moi drodzy, to tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że film przekazał wiele informacji, ale przede wszystkim dał inspirację do tego, by wziąć sprawy we własne ręce i porozmawiać na temat seksualności w sposób otwarty, bez moralizowania. Na zakończenie, chciałabym się z wami podzielić literaturą, z której korzystam. Bardzo przydatna do dzisiejszego nagrania. Jest książka, to nie jest książka o seksie. Husity Fashion Fever. Autorka bardzo poważnie traktuje nastolatków i wyczerpująco porusza tematy, o których z nią nikt nie rozmawiał, gdy sama czuła się zagubiona. Kiedy ją kupiłam mojej córce, czułam się trochę zawstydzona. Natomiast ona przyjęła to z otwartością i powiedziała, że wiele rzeczy. Już wcześniej wiedziała. Zachęcam do jej kupna przez mój link afiliacyjny. Dzięki temu zachęcacie mnie do stałego poszerzenia mojej biblioteki o ciekawe księgozbiory, z którymi oczywiście chętnie się z Wami podzielę. Nim się z Wami pożegnam, chciałabym zadać Wam dwa pytania. Czego Wam zabrakło w edukacji seksualnej, gdy byliście w wieku nastoletnim? A drugie, z jakim tematem macie największy problem, by rozpocząć rozmowę z własnym nastolatkiem? Może mnie zainspirujecie do nagrania na ten temat filmu dla Was? Pozdrawiam Was serdecznie i ogromnie zachęcam do subskrybowania mojego kanału. I korzystania z moich szkoleń online. Pozdrawiam Was serdecznie. Anna Wojtczak.